Dzisiaj Anna Kurek przedstawi Wam magiczną żabę. Nazywa się ona Kambo i może nawet do końca żabą nie jest, ale o tym wszystkim dowiecie się za chwilę. Anna Kurek, ale mówią do mnie żabka Ania. Dobrze. Cześć żabko Aniu. Cześć. A pierwszy raz spotykam się z taką historią pod tytułem Kambo. Nic nie wiem o tym, mam nadzieję, że mnie oświecisz i opowiesz coś na ten temat widzom naszej telewizji. Kambo jest to skórna wydzielina Phyllomeduzy bicolor. Mówimy żabka, ponieważ wygląda trochę jak rzekotka. Natomiast jest to osobna rodzina. Jest nam wygodniej, mówimy żabka. Wszyscy wiedzą, jak żaba wygląda, więc mówimy żabka. Ta wydzielina skórna ma niesamowite właściwości. Po pierwsze, chroni naszą, już będziemy mówić, żabkę przed słońcem. Ona się nią smaruje, działa jak filtr. W wydzielinie tej są peptydy, czyli małe białka, krótkie łańcuchy aminokwasów, które mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakom i chronią skórę naszej głównej bohaterki. Kambo, Sapo, Don Kiet albo Vaccina da Floresta, czyli szczepionka z lasu, głównie jest stosowana w Ameryce Południowej. Prosiłbym głośniej, dobrze? Dobrze. Głównie jest stosowana w Ameryce Południowej, ale już jakby wychodzi poza dżunglę. Jaka jest historia tej substancji? Bo ja słyszałem, że coś takiego jest, ale nie mam pojęcia, z czym to się je i skąd to się wzięło. Jakby z dżungli wyprowadziły Kambo dwie osoby. Peter Gorman i Gomez. To byli dziennikarze, którzy się spotkali jako jedni z pierwszych z tą substancją. Było to dla nich niesamowite spotkanie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, jak wygląda w ogóle przebieg ceremonii. Najpierw nam się robi gorąco, skacze nam ciśnienie, w uszach nam szumi, potem przyspiesza nam serduszko, więc robi nam się gorąco, jesteśmy cali czerwoni, a potem ciśnienie spada i robimy się chorzy. Ale robimy się chorzy nie z powodu Kambo, tylko z powodu tego, co nam zalega w organizmie. Kambo bardzo ładnie detoksykuje wątrobę i głównie wątrobę, bo wątroba to nasz taki śmietnik trochę organizmu, tam przez wątrobę przechodzi wszystko i oczyszczając wątrobę oczyszczamy całe ciało, więc my wymiotujemy, mamy biegunkę, pocimy się, jakby teksty, które w 90% padają na pierwszym Kambo, to jest nigdy w życiu i po co ja sobie to robię. Natomiast jak już proces się kończy, to jest, kiedy mogę przyjść znowu i jakie to było uwalniające, bo to jest naprawdę niesamowicie uwalniające doświadczenie, które pozwala nam odkryć pokłady mocy, jakie mamy w sobie, ponieważ jest to trochę doświadczenie graniczne i naszemu ciału się wydaje, że my nie damy rady, że my umrzemy, a jednak żyjemy i czujemy się dobrze, czujemy się wręcz fenomenalnie potem. Jesteśmy lżejsi, jesteśmy tacy bardziej sfokusowani do środka, bardziej wyciszeni, zastanawiamy się często, po co ludzie tyle mówią, skoro przecież to wiadomo, albo przecież my ich czujemy, to po co. Trochę są kształty czy kolory wyraźniejsze, przynajmniej u mnie. I to wynika z detoksykacji naszego ciała. To nie jest coś, co my mamy z zewnątrz, to jest coś, co my mamy w środku. Tylko pozwoliliśmy się temu pokazać. Więc
jakby kambo to nie jest medycyna dla wszystkich. Jest sporo przeciwwskazań. No to tak. Może opowiedz o tym, bo brzmi fascynująco i ja jestem teraz zachwycony, chociaż wydawało mi się to czymś bardzo odjechanym i takim może bliskim używek, a nie oczyszczającym. Nie. Kambo, znaczy trudno sobie wyobrazić, że można się uzależnić od wymiotowania, przynajmniej mi. Natomiast przeciwwskazaniem są głównie poważne choroby serca. Bo nie zrobimy kambo komuś, kto miał zawał, czy ma rozrusznik serca, ponieważ bardzo nam skacze ciśnienie. Prawda? Ale czasami są ludzie, którzy nie wiedzą, że przechodzili zawał. No wtedy to mają, powiedzmy, jak mieli mikro zawał i nie mają miażdżycy dłużej, no to wtedy można by było spróbować. Natomiast w momencie, kiedy ktoś ma dużą miażdżycę, kruchość naczyń, no to przy takich gwałtownych skokach ciśnienia, przy udarach, kobietom w ciąży nie podajemy, bo dochodzi do skurczów mięśni gładkich podczas kambo, więc mogłoby dojść do poronienia. Kobietom karmiącym nie podajemy, epileptykom w fazach ciężkich z napadami nie podajemy, no bo jak taka osoba nam dostanie ataku, no to, a jednocześnie będzie wymiotować podczas kambo, to już będzie niebezpieczne, bo ona może się tym zachłysnąć. Dużym niebezpieczeństwem podczas kambo jest zjawisko hiponatremii, czyli wypłukanie sodu z organizmu. Ludzie sobie czytają, że podczas kambo będą musieli wypić dużo wody, więc często sobie stwierdzają, a dobrze, to ja sobie zrobię wcześniej jakąś detoksykację, post na bazie wody, nie wiem, dorzucę do tego lewatywę, mam jakieś leki diuretyczne, które dodatkowo wypłukują mi mikroelementy, wypiję sobie 2 litry wody, zanim przyjdę do praktyka, a potem praktyk mi da kolejne 2 litry i to już jest niebezpieczne, bo komórki naszego ciała zaczynają wtedy puchnąć i może dojść do obrzęku mózgu. Więc jakby kontrolowanie przez praktyka ilości wypitej wody jest bardzo istotnym elementem podczas kambo. Tak samo jak przeprowadzenie dobrego wywiadu, co ktoś zażywa, kiedy potrzebujemy, żeby odstawił. Na pewno nie przyjmujemy leków przed kambo, bo na pewno wrócimy do wiaderka, więc po kambo można wziąć. Przy cukrzycy muszą mieć ze sobą insulinę. Tak, bo myśmy prowadzili badania teraz styczeń, luty i wzrasta poziom cukru po kambo, ponieważ dochodzi do glikogenolizy, więc uwalniania cząsteczek glukozy z glikogenu w wątrobie. Więc ten cukier rośnie, więc cukrzycy potrzebują mieć insulinę pod ręką. Więc ja proponuję świadomie zawsze wybierać praktyka, nie rzucać się jakby od razu na pewno kambo, to ja chcę, tylko podejść do tego tematu z głową, prawda? Czy to są jakieś dawkowania, że na przykład jednym dajemy więcej tego kambo, innym mniej? Tak, to jest tak, że po pierwsze, ja zawsze zachęcam do pracy z intencją, bo jeżeli już decydujemy się na taki proces, jest to proces oprócz tego, że fizyczny, może być też i jest na poziomie energii. Kambo też nam sprząta. Indianie w ogóle używali go do oczyszczania panemy, czyli negatywnej energii i przed polowaniami, żeby wyostrzyć swoje zmysły. Więc rozmawiając o intencji, wiedząc jakiej postury mniej więcej jest dana osoba, jakie ma doświadczenie z lekami, z używkami, z różnego rodzaju substancjami, my jesteśmy, czytając trochę przestrzeń, jesteśmy w stanie poczuć, ile ta osoba będzie potrzebowała mniej więcej medycyny. Zawsze u tak zwanych pierwszaków, świeżaków, my robimy punkt testowy. Jeszcze się nie zdarzyła osoba, która by była uczulona na kambo,
Natomiast robimy ten punkt testowy, żeby sprawdzić. Wypala się bramę, to są bramy, za pomocą takiego kadzidełka wypalamy bramę, zdzieramy wierzchnią warstwę naskórka i jak podchodzi limfa, się zaczyna świecić, to nakładamy kambo i patrzymy, jak szybko skacze ciśnienie, jaka jest reakcja tej osoby, czy to wchodzi szybko, czy to powoli wchodzi, bo kambo generalnie wchodzi tak do 3 minut i jest już w każdej komórce naszego ciała. Czyli to nie jest do ust, ani do nosa, ani nic takiego? Nie. No bardzo ciekawie to brzmi, zwłaszcza te efekty oczyszczania wątroby i ciała, to mnie mocno podnieciły. Tak sam się zastanawiam teraz nad skorzystaniem z Twoich usług, ale mów dalej. Więc w momencie, kiedy już wiemy mniej więcej, jak ktoś reaguje, to jesteśmy w stanie przewidzieć, ile on będzie potrzebował medycyny. Ponieważ po pierwsze, za mało medycyny jest gorsze niż za dużo. Bo w momencie, kiedy jest za mało medycyny, to ktoś może się nam przytruć. Jeżeli praktyk nam ściągnie też kambu za wcześnie, to uwolni się nam wszystko z wątroby, natomiast my tego nie uwolnimy z organizmu. Więc praktyk trzyma medycynę, dopóki nam się nie skończy proces. I nawet jakbyśmy, nie wiem, jak prosili, żeby już ściągnął, to on powinien tą medycynę nam trzymać. I teraz za pierwszym razem się daje między tak 3 a 7, ale maks, do jakiego ja doszłam, to było 13. Dla mnie to ale to jest, jakieś dawki są, tak? 13 takich punktów, tak. To jest, dla mnie to jest bardzo dużo. Ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby mój klient pracował świadomie. Świadomie z co to znaczy? Ja mówię, ja czuję, gdzie, z czym mniej więcej pracuje klient. Nigdy nie wiem dokładnie, natomiast wiem, czy już puściło, czy nie. Więc jak jest w takim miejscu, że ja wiem, że jeszcze trochę może uwolnić, to go proszę, żeby wracał do intencji. Żeby wracał do intencji miejsca, z którym chciał popracować, tematu, z którym przyszedł. Czym może być taka intencja? No ja mam dużo klientów pracujących na przykład nad samoakceptacją. Tego typu rzeczy. Mam bardzo dużo klientów tego typu. Natomiast ludzie przychodzą z różnymi rzeczami. Są osoby, które przychodzą, bo potrzebują się pozbyć pasożytów na przykład. Ale oni wtedy trafią do praktyka, nie potrzebują praktyka, który czuje. Wtedy wystarczy osoba, która dobrze poda medycynę. A jesteś w stanie na przykład zasugerować czy zaproponować komuś, jaka dla niego intencja byłaby najlepsza w danym momencie? W momencie, kiedy ktoś się otworzy, zaczynamy rozmawiać, to jestem w stanie go nakierować na intencje na ten moment. Natomiast zawsze powtarzam, że to jest przez mój filtr. Trzeba pamiętać, że to jest przez mój filtr i najważniejsze jest to, co on myśli, to, co on czuje w danym momencie. Jak długo trwa taki proces? Na kambo trzeba sobie zarezerwować między 3 a 4 godziny. Pierwsza godzina to jest najczęściej u mnie przynajmniej rozmowa o takim podstawowym BHP, o tym, co się będzie działo z naszym organizmem, żeby ludzi trochę przygotować, żeby oni się nie bali, żeby wiedzieli, co jest naturalne, bo oddychanie z nimi też. Potem wody też trochę trwa, bo trzeba wypić tą wodę. Samą medycynę ma się nałożoną między tak mniej więcej 40 minut, czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej, w zależności od tego, jak przebiega proces, a potem ludzie najczęściej śpią. I zdarzają się osoby, które mają pik energetyczny zaraz po kambo, ale one wtedy po 3-4 godzinach mniej więcej już są w takim miejscu, że potrzebują się położyć spać. Więc tak to mniej więcej wygląda. 4 godziny. Jaki jest koszt takiego spotkania? U mnie to jest 300 zł. Mhm. Czyli na przykład przed podróżą gdzieś tam... Na czczo trzeba być. A. Na czczo.
na spotkanie z żabą przychodzimy na czczo. Chodzi o to, żeby się nie zachłysnąć resztkami jedzenia podczas wymiotowania. I wymioty zawsze są? W 99%. Zdarzają się ludzie, którzy nie wymiotują, natomiast jest to trudniejszy proces, bo oni zostają w tym miejscu, gdzie się bardzo źle czują. Wymiotowanie na kambo wbrew pozorom jest przyjemne. O. Jest to naprawdę przyjemny proces, bardzo uwalniający. Zdarzają się też, że ludzie płaczą, że krzyczą, że różne dziwne dźwięki z siebie wydają, więc jest to naprawdę... I pamiętajmy, to co się dzieje w kręgu zawsze tam zostaje. To nie wychodzi na zewnątrz i my jako praktycy jesteśmy przyzwyczajeni naprawdę do przeróżnych tekstów, przeróżnych widoków. Nic to ludzkie nie jest nam obce i my tworzymy bezpieczną przestrzeń do tego, żeby ktoś był w stanie przejść swój proces jak najlepiej. My się za niego nie napijemy, my za niego nie uwolnimy. My mamy stworzyć miejsce, w którym on będzie bezpiecznie pracował. My jesteśmy w stanie coś podpowiedzieć, natomiast jak nie będzie chciał słuchać, to my nic nie możemy więcej zrobić. A praktycy zrzeszają się w jakieś związki, grupy, coś takiego? Tak, znaczy generalnie już teraz ten podział jest coraz słabszy, ponieważ zaczynają ze sobą współpracować. Do tej pory był lekki podział pomiędzy szkołami, z których się praktycy wywodzili w Polsce. Główną osobą szkolącą w Polsce jest Wiktor Badowski. Ja wywodzę się ze szkoły Karen. Więc no tutaj są różnice, natomiast widzę, my się uczymy od nich, oni się uczą od nas. Jakby zaczął się ten przepływ, się ruszył, więc ja jestem z tego bardzo zadowolona. Bo według mnie najlepiej by było, jakby wszyscy praktycy mieli ten sam program szkolenia, żeby wychodzili z tą samą wiedzą i żeby kambo u każdego z nich było tak samo bezpieczne. A gdzie Cię można spotkać? Mnie można spotkać w Wieliszce koło Krakowa. Tam mamy swoją przestrzeń jako Kambo Akademii. Wyżabioną, wygongowaną, taką przytuloną. Natomiast jak się zbiera grupa i są chętni i ktoś do nas zawoła, to jedziemy. A jak duża grupa musi być, żeby takie zaproszenie było przyjęte? No, potrzebujemy tak 10 osób. Dwa kręgi, bo 5 osób, bo więcej. Ja pracuję z Mariuszem, jeżeli robimy krąg. Nie robimy kręgów większych niż 5 osób, bo wtedy już jakby nie jestem w stanie ani ja, ani on dać na tyle uwagi, ile byśmy chcieli każdej z osób. Co to znaczy krąg? Krąg to, bo głównie pracujemy indywidualnie, jeden na jeden, natomiast jak jest krąg, to ludzie siadają w 5 osób razem. Każdy ma swoje wiaderko, każdy opowiada o swojej intencji. Tworzy się wtedy atmosfera grupy. Nie jest przypadkiem, że ludzie z podobnymi tematami siadają wtedy obok siebie. I to jest inna praca. Ma swój urok. Ja pierwszy rok spotykania z żabą chodziłam tylko i wyłącznie na kręgi. Jest to też fajne doświadczenie, natomiast jakby z mojej perspektywy głębiej wejdzie się przy pracy jeden na jeden. Okej, no to może byś powiedziała parę słów jeszcze dla naszych widzów, dla widzów telewizji Moc Naszych Serc i programu Gdzieś w Nas? Jakieś przesłanie, czy może jeszcze chciałabyś coś dopowiedzieć? Wdzięczność to jest najpiękniejsze uczucie, jakie znam. I za każdym razem, jak mogę towarzyszyć komuś w podróży, w spotkaniu z żabą, w obnażaniu siebie to jestem wdzięczna, czuję niesamowitą wdzięczność, bo praktyków jest wielu, a jak ktoś chce to przeżyć w zaufaniu do siebie, do mnie, do żaby, to jestem za każdym razem wdzięczna. Panie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.